Halo, 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 cześć siemaneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy Cyberpunka. Na samym wstępie udajemy się do Wakako odebrać nagrodę za Sandrę Dorset, jak się nie mylę. Więc lecimy tutaj do niej. Jest i ona. No proszę, we własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. 9 synów, nieźle. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władzę. Sprzedawali seks i zakazane technologie. No tak. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Oto twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Reaper Dog wykona dla ciebie Dermo Imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu Smart. To specjalność Tiger Claws. To tyle chyba, nie? Z twojej strony. Reaper Dog. A gdzie ten Reaper Dog jest? Musiałbym go raczej odwiedzić. No ale w sumie jakby nie patrzeć, to mam 62 tysiące, więc moglibyśmy się udać jeszcze oddać ten dług nasz, nie? Wielki sen, widmo wolności. Spłać dług, właśnie. Okej, oddam ci zawsze. Ci oddaję. No to lecimy do naszego Wiktora. Wektora. Wiktor Wektor? Dzień doberek. Zająłeś się ciałem Jackiego? Myślałem, że wiesz. Cholera, jednak byłeś nieprzytomny, gdy o tym mówiłem. O co chodzi? Arasaka przejęła zwłoki Jackiego, zanim zdążyłem się nimi zająć. Co? Gdzie je zabrali? Nie wiem. Leżałem twarzą do ziemi z rękami na karku. Próbowałem się czegoś dowiedzieć, ale wiesz, jak to jest z korpusami. Skurwysyny. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Tak, no dobra, spłacamy ten dług. Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor. Bierz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? No dobra, zastanawiam się nad wymianą wszczepów. Chcę zmienić wygląd. Wygląd nie, ale wszczepy może zmienię. Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. No dobra, kora czołowa. Co my tutaj mamy? Dobra, okej, troszeczkę tutaj sobie kupiłem, ulepszyłem. Tak na szybkiego wam pokażę, co tutaj mam. Możecie sobie wstrzymać i zerknąć, co tutaj sobie wymieniłem, bądź założyłem dodatkowo. Tak, na razie niech pozostanie. Nie mam aż tyle kasy, aby bardziej tutaj wydziwiać, ale coś przynajmniej jest. Okej. Dzięki wielkie.
Chcę zmienić wygląd? Nie. Misję mamy wykonaną. Otrzymano nowy przedmiot. Tak, tak, tak. To są te moje nowe wszczepy, tak zwane. Czyli teraz lecimy co? Do Takemury, nie? Takemury lecimy, no bo cóż więcej możemy zrobić? Tak w ogóle to on tutaj gdzieś jest koło nas. To będzie dość ciekawe. Hej, uważaj! Hej, uważaj! Tutaj mamy. Siemanko. Siadaj. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Ha. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Szczerze? To ja nie mam pojęcia. Nie wiem. Parker dużo wiedziała na temat relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Powinienem skupić się na ratowaniu własnego życia, a muszę się zbierać. Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. W takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. Ja na pewno. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki.
A ty co? Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka! Hej, chciałem tego posłuchać! Nie piwuj mordy! Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa! Że co? Słyszałeś? Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. Tom jest w porządku. Stali bywalcy znają jego poglądy. Przypomina mi ojca. Był kucharzem. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Bardzo głupi. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Nie wiesz, jak rozmawiać z takimi jak ona. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Okej. O nie. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Teraz jesteśmy kumplami. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue.
Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Niby dlaczego mam ci pomagać? Nie ufam ci. A ja tobie. Na szczęście zaufanie nie jest nam do niczego potrzebne. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Okej, to się wydaje sensowną teraz ścieżką udać się do Afterlife. Dobra, dom lalek. Zadzwoń do Judy opcjonalnie. No to sobie możemy zadzwonić do niej. O nie, tak, przypadkowo. Dobra. Delamain, proszę bardzo. Vi? Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. No widzisz, też tak myślałem. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci, nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Ach, no dobra. na pewno jest w klubie Mox, dobra. Ale ja bym chciał spróbować tamtej ścieżki. Udaj się do Afterlife. I tak, to byśmy chcieli. Do Afterlife. I to jest jakieś 100 metrów ode mnie. To fajnie, mega blisko. Tutaj polecimy z buta, tylko ciekawy mnie jeszcze ten znacznik tutaj, który jest. Ten niebieski, co to jest za znacznik? Spójrz. Tutaj. O, ciekawe. Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Ciekawe, ciekawe. Mogę to zbadać? Dziwne graffiti. To będzie zapytać. Oto Misty, a my lecimy do Afterlife. Mówiłem ci, w Afterlife liczy się tylko reputacja. Blacha nic nie znaczy. No co słychać? O, wchodź. Dzięki. Wchodź. Coś podać? W sumie, może nam coś ciekawego powie, nie? Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Byczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Co nie przyjedzie? Albo setka wódki na lodzie, sok z limonki i piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakiś wyschnięty gardło do napojenia. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpa morderców, co? Ty to powiedziałeś. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Dziwne, ale nie mamy tego drinka Jackiego Wellsa, więc... No nie, może później się po prostu pojawi. Dobra, idziemy do
Row. O nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina! Straciłam przez ciebie wszystko! Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się! Uważaj, z kim robisz interesy. O, Panam. Ją znamy. Rogue, chciałem pogadać. W porządku. No hej! Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jeden. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj. Ta dziewczyna. Przejrzycie. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman, inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bag. Tak, dobrze cię kojarzę, V. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pech? A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Nawet ty straciłaś kogoś na akcji. Wszyscy w mojej ekipie znali ryzyko. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepszym. Nawet tobie, Rogue. Nie pamiętasz już akcji w Arasaka Tower? Johnny Silverhand poszedł do piachu. Widzę, że się przygotowałeś do tego spotkania. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. Ja całe się wydałem, kurde. Aha. A jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie. Raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. No nie. Akurat musiałem wydać cały szmal mój, nie? Co nie? Ja pierdzielę, co za pech. No dobra, trzeba będzie gdzieś indziej zarobić kaskę. Coś podać? Nie, nic nie chcę. Ach, kurde. No dobra, trzeba by się zająć czymś innym, dziennik. Spotkaj się z Judy, dom lalek. Widmo wolności to nie. Wędrówka głupca, proszę bardzo. Porozmawiaj z Misty. Dobrze, polecimy sobie do naszej przyjaciółki Misty. Porozmawiać o tym, co się dzieje z tymi graffiti, nie? Że one tak dziwnie reaguje na nas. Ale tu mamy jeszcze jedno graffiti gdzieś. W którym miejscu? Szukasz kłopotów? Nie, stary, odwal się. Tutaj jest. Pięknie, mamy to. Widziałem w mieście dziwny obraz i pomyślałem sobie, że to coś z twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałem skan, obejrzyj sobie. Wielkie arkanum tarota. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Wielkie arkanum? Co to jest? Karta tarota, archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole tarota? Albo do Silverhanda, albo do obu naraz, bo przecież teraz we dwóch tworzycie jedno. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światłu nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze. To co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Dobra, nie wierzę w to. Dalej nie wiem, co mam zrobić z tym znaleziskiem. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek.
Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiał zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałeś. Mhm. No to już tutaj nawiązuje do zakończenia gry. I kilka wyborów. Oczywiście ja będę celował w sekretne zakończenie. Mam kilka pytań związanych z Chipem i Silverhandem. Nie jestem ekspertem, ale spróbuję odpowiedzieć. Johnny próbował mnie zabić. Kurwa. Co mogę zrobić, żeby w przyszłości mu przeszkodzić? Dopóki sam nie oddasz mu kontroli nad ciałem, za wiele nie wskóra. Ale to będzie się zmieniało z biegiem czasu. I co wtedy? Nie możesz dopuścić, żeby nastąpiło wtedy. Znajdź sposób na pozbycie się Silverhanda. Jak to możliwe, że widzę Silverhanda? Biochip służy do komunikacji z konstruktami, więc właściwie robi to, co do niego należy. Czyli to zasługa Arasaki. Jesteś najbardziej pechowym beneficjentem programu Secure Your Soul. Dlaczego przeżywam wspomnienia Johnego? Macie teraz wspólny mózg. On ma dostęp do twoich zmysłów i części wspomnień. Ty masz dostęp do części jego pamięci. Z biegiem czasu przestaniesz zauważać różnice. Ach, jakie to jest piękne. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby symboliczne. W takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Ach. Ciągle cały czas to samo. Pozbyć się biochipu. Tylko kurde, ciekawe jak. No właśnie, jak. Dobra, niestety, ale w tym momencie musimy już zakończyć ten odcineczek. Niestety był to odcinek bardziej dialogowy niż gameplayowy, więc niestety, ale ja już się z wami żegnam. Żegnam się z wami. Więc siemandero, trzymajcie się, czołeczka, do następnego, pa. Żywczek dla was, mordeczki.